I teraz o kinie. Wreszcie porozmawiamy sobie o kinie i to o dobrym kinie. W naszym studiu pani Małgorzata Kuzdra. Witam bardzo serdecznie. Witam. Kino Muza. Od wielu lat w Poznaniu, od wielu lat z bardzo dobrymi filmami w Poznaniu. W tym tygodniu po pierwsze premiera, no ale zbliża się wielkimi krokami również Festiwal Filmów Skandynawskich. Może porozmawiamy na samym początku o filmie W drodze. Film W drodze, który zagramy od jutra premierowo, to jest adaptacja właściwie kultowej książki i jak mówi sam tytuł, jest to film przede wszystkim o drodze i tak naprawdę można powiedzieć, że ta fabuła nie jest właściwie ważna, co się w filmie dzieje. Ważne jest to, że główni bohaterowie przemierzają Amerykę w poszukiwaniu ciekawych przeżyć, w poszukiwaniu sensu, wolnej miłości. Są to buntownicy, którzy nie zgadzają się na konwenanse właśnie skostniałego wówczas społeczeństwa amerykańskiego. I tak naprawdę, ponieważ jest to film drogi, to tak jak często było w takich filmach, jedną z najcenniejszych jakby rzeczy, elementów jest klimat tego filmu. Jest właśnie to coś, które się czuje siedząc na projekcji. Bardziej kino drogi takie damskie, jak Thelma i Louise, czy raczej już męskie? No można powiedzieć, że męskie, bo jednak główni bohaterowie to mężczyźni. Oczywiście pojawiają się w ich towarzystwie piękne kobiety, czyli Kirsten Stewart, Kirsten Dust. No nie da się ukryć, że dla pań będzie to bardzo miły film do oglądania, bo główną rolę gra Sam Rimley, czyli ten, którego fani Joy Division pamiętają jako Jana Cortisa z Control. Także myślę, że w pierwszy rzut oka to jest bardziej kino męskie, ale na pewno kinomanki też coś dla siebie znajdą. No właśnie, w tym filmie występuje znana chyba w większości Kirsten Stewart z filmu Zmierzch. Za Zmierzch wszyscy niezbyt pochlebnie wypowiadali się o możliwościach, o talencie aktorskim Kirsten Stewart. Tymczasem w tym filmie ona pokazuje, że rzeczywiście potrafi. Tak, tak. Ja myślę, że to jest duże zaskoczenie, bo widząc ją na plakacie, w trailerze, na początku myśli się sobie, no to stani chwyt reklamowy, tak? No to nazwisko jest potrzebne, żeby przyciągnąć jakąś bardziej mainstreamową publiczność. Ale z tego, co ja widziałam, to wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywne zaskoczenie i że może tak naprawdę ta dziewczyna trochę źle zaczęła, tak? W czymś wielkim, co jakby było takie, a nie inne, w pewnej konwencji ciekawe, ale właśnie takie. A tutaj w mniejszym filmie okazuje się, że też ona znajduje sobie bardzo fajne miejsce. No proszę, zostawiła Roberta Pattisona i od razu jej lepiej idzie, ale to już troszeczkę pudelkiem zaczynamy jechać. Oglądałaś ten film, czy też czytałaś książkę? Nie, niestety nie, tylko film. Ja też nie czytałam, także wszystko jest przed nami. Od jutra w Kinie Kinomuza 14 września ten film startuje. Tak jest. Premiera wyjątkowa w Poznaniu. O tym filmie powiemy jeszcze słów kilka, ale zanim to teraz kino skandynawskie. Po pierwsze, pytanie bardzo szybkie. Czy ty jesteś fanką kina skandynawskiego? Czy rzeczywiście kino skandynawskie różni się od kina europejskiego, mimo że tak naprawdę to jest jeden kontynent? Myślę, że się różni i to jest tak, że trochę trudno jakieś konkretne podać właśnie cechy, tak, które je wyróżniają. Na pewno to, co wyróżnia i kino skandynawskie dla dzieci i takie powiedzmy normalne dla dorosłych, to jest specyficzny humor. Jakby ci państwo mają naprawdę trochę osobną wizję świata, mam wrażenie. Jeśli się lubi ten typ humoru idący w takim mocno czarnym kierunku i minimalistycznym też, no to można się w tych filmach świetnie poczuć. Jest to zawsze gdzieś chyba dla nas trochę egzotyka, bo jest to zawsze osadzone mocno w tym kolorycie lokalnym. No i tam są fantastyczni aktorzy, którzy potem rzadko gdzieś wypływają dalej na zachód, ale no to jest naprawdę zawsze kawałek dobrej gry aktorskiej. I fantastyczne też zdjęcia, ale im jest o wiele łatwiej. Oni mają takie piękne tereny, że wystarczy, że wystawią kamerę na dwór i już mogą mieć wspaniałe zdjęcia. Wy organizujecie wraz z Towarzyszeniem Nowe Horyzonty festiwal właśnie takich filmów w Poznaniu. Tak jest. To stowarzyszenie to jest no, taka, myślę, ważna firma, która właśnie promuje kino dla młodzieży, prowadzi edukację filmową w całym kraju. Tam są tysiące dzieciaków, które co miesiąc oglądają właśnie dobre filmy, żeby wiedzieć potem, co trzeba oglądać. I trochę w tym duchu też, myślę, powstał program tego przeglądu. Bo tak naprawdę chodzi o to, żeby
pokazać właśnie, że kino skandynawskie w ogóle jest, tak, że jest jakieś i że te propozycje dla młodych widzów są fajne o tyle, że traktują tych widzów właśnie dosyć poważnie. To nie są tylko tak misie i słodkie historie o kolegach z podwórka. One dotykają jakichś poważnych problemów młodych ludzi, a z drugiej strony znowu mamy tutaj grę gatunkami, mamy dobrze zrealizowane filmy, dobrze zagrane także przez tych młodych aktorów. Więc myślę, że to jest bardzo cenne i to są takie filmy, może oprócz tego dla najmłodszych, Wielki Niedźwiedź to jest 60 lat przedział wiekowy, te następne są już powyżej 10-13 roku życia i to są filmy, na których dorośli też nie będą się nudzić, to jest fantastyczne. Fantastyczne jest też to, że powracacie niejako do konwencji poranków. Ja pamiętam, jak ja byłem młody, to w moim kinie, w moim mieście były organizowane poranki, to właśnie była godzina 11-12 i o tej godzinie właśnie te filmy będą się rozpoczynać. Tak, to będzie weekend 11-13, potem w poniedziałek, wtorek 10-12, a poranki rodzinne też robimy zawsze w sobotę o 11, to wystartujemy w październiku i będzie można właśnie obejrzeć bajkę, będą warsztaty i też przy tych projekcjach skandynawskich też zapraszamy na spotkania z książkami wydawnictwa Zakamarki, bo to też jest takie wydawnictwo, które mocno promuje literaturę skandynawską z kolei w Polsce, także będziemy czytać fragmenty książek, potem będą warsztaty filmowo-książkowe powiedzmy, także myślę, że no, jest to ciekawa oferta, bo nie co dzień takie rzeczy się dzieją w Poznaniu. Dokładnie, wiem, że bilet na każdy seans kosztuje 10 zł, czy jeżeli kupimy bilet na seans dodatkowo, jeszcze musimy jakieś płacić pieniądze, żeby pójść na warsztaty? Nie, nie. Nie. To już to jest gratis. Tak. Dla wszystkich mieszkańców Poznania w kinie Muza za 10 zł można zobaczyć bardzo dobre kino skandynawskie, a jeżeli ktoś ma bliżej do Wągrowca, to tam się może wybrać, bo tam tylko 5 zł. Tak, 5, a nie 7? Wydaje mi się, że 5. Tak? Takie są informacje, możemy odwrócić, bo tutaj mamy rozkład jazdy. Wszystko można sprawdzić sobie na www.kinomuzam.pl. Czy ty masz jakieś ulubione filmy skandynawskie? No myślę, że Pewien Gentleman z takich ostatnich lat, to jest film, który mnie totalnie zachwycił, właśnie smutny pan, któremu się źle w życiu dzieje, ale totalnie go uwielbiamy, no i też fantastycznie zagrany. Mhm. Moim ulubionym jest Pozwól mi wejść, oczywiście ta pierwsza wersja, bo później to, co zrobili z nią Amerykanie, to w ogóle się nie nadaje do oglądania. Przypominam Państwu jeszcze raz, 14 września, czyli już jutro, premiera w kinie Muzam w drodze, a oprócz tego zapraszamy wszystkich Państwa na przegląd filmów skandynawskich, nie tylko dla dzieci od 15 do 19 września. Wszystko się zgadza? Zgadza się. Zgadza się. Bardzo się cieszę, że udało nam się wreszcie spotkać. Mam nadzieję, że te spotkania będą teraz już cykliczne. Za przybycie bardzo dziękuję, życzę Dzięki. Miłego dnia. A Państwa zapraszam na krótką przerwę i za chwilę powracamy z prognozą pogody, ale zanim prognoza pogody, zanim reklamy, to jeszcze trailer filmu W drodze. I first met Dean not long after my father died. I was a young writer, trying to take off. If Dean just raced in society, he had just married a 16-year-old chick named Mary Lou. Where do you find such absolutely wonderful people? I've never seen anyone like them. Don't do anything I wouldn't do. With the coming of Dean Moriarty began the part of my life you could call my life on the road. You finally got on that old road. Dean does not feel responsibility towards others. But Dean gives everyone a damn good time just being himself. He gives illusions. Tricked. I never want to see you again. I don't know what's wrong with me. I do all these dumb things, and I think in all these distorted ways. You know, I'm burning up. And I shambled after as usual, as I have done my whole life after the people that interested me. Because the only people that interest me are the mad ones. The ones who are mad to live, mad to talk, desirous of everything at the same time, the ones that never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like Roman candles across the night.